To jest taka decyzja, która wzbierała gdzieś we mnie od dawna. Ja już girl dawno nie jestem. W zeszłym roku nawet skończyłam lat 30. I ja poczułam, że na temat mody powiedziałam już wszystko. To jest prawie 10 lat prowadzenia bloga o modzie. Postów, które były swojego czasu codziennie, potem co drugi dzień, więc bardzo, bardzo dużo materiału. I ja modę kocham i moda zawsze ze mną zostaje, bo ja zawsze będę kolorowa. Natomiast czuję, że swojego głosu na blogu i na social media chcę używać do rozmowy o innych ważnych rzeczach, może nawet na ten moment dla mnie ważniejszych. I nie ma trochę miejsca na rozmowę o psychologii, o socjologii, o behawioryzmie, o tym, o ekologii, o tym wszystkim, co jest bardzo ważne teraz współcześnie i z czym my jako ludzie się po prostu zmagamy, kiedy blog jest poświęcony stricte ubraniom. Takie posty trochę właśnie o związkach, o relacjach, one się pojawiały na blogu, ale były jednak mniejsze. Teraz bym chciała, żeby to te tematy były w większości, a moda, jeżeli będziemy rozmawiali o takim zrównoważonym fair trade na przykład, czy o slow fashion, to jak najbardziej też znajdzie swoje miejsce.